skakał wczoraj i przedwczoraj bardzo dobrze, no a w konkursie ten skok mu się nie udał. Nie zdołał awansować do finałowej trzydziestki. Dobre teraz wyjście z progu Roberta Matei. I no bardzo i ładnie, ładny skok. Ładnie, ładnie. Powyżej 120 zdecydowanie. To było gdzieś w granicach 124-125 metrów. Mateja bardzo wyrównał swój poziom. Chodzi o to, że miewał tak na jeden skok dobry, potem dwa słabsze. A teraz no, skacze znacznie regularniej. Dużo lepiej, nawet dalej niż oceniłem to z daleka. 127,5 metra okazuje się ten skok Roberta Matei i oczywiście Polacy na pierwszym miejscu w tym momencie, a w tej pierwszej grupie, w pierwszej serii. Wyprzedzają Norwegów o 0,4 punktu po tym pięknym skoku Akiri Higashijeki. No widzimy dość mocny wiatr po tej chorągiewce trzymanej przez Heinza Kutina, a na rozbiegu kolejny z naszych reprezentantów, drugi z Zakopieńczyków, Wojciech Skupień. 28 lat, już kilkanaście sezonów w reprezentacji Polski. Krótko niestety przed punktem K wylądował skoczek z Poronina Wojciech Skupień. No i zobaczymy, czy Polacy zdołają po tym jego skoku wyprzedzić Japończyków. Jednak nie, nie wyprzedzamy ani Japończyków, ani nawet Norwegów. 109,5 metra Wojciecha Skupienia daje nam tu łączną notę po dwóch skokach. 223,6 do Polski Wojciech Tajner. Mieliśmy już dwóch przedstawicieli Zakopanego, teraz dwaj skoczkowie z Wisły, z klubu Wisła Ustronianka, którymi na co dzień, tak można powiedzieć, się opiekuje Jan Szturc. Przynajmniej w pierwszej fazie Wojciech Tajner jednak skoczył słabo, krótko. Nie wyszedł mu ten skok absolutnie. No i nie wiem, czy Adam Małysz udźwignie, ileż on musiałby tu skoczyć, żeby Polacy wskoczyli na podium. No jeszcze w przypadku tej pierwszej serii trudno mówić o podium, ale na to miejsce powiedzmy trzecie. Zobaczymy, ile skoczy Adam Małysz, jak będą skakali następni. Wojciech Tajner słabo, nie dofrunął nawet do 100 metrów, zaledwie na skoczniach pokrytych igielitem. Teraz w konkursie drużynowym tylko 116 metrów. Japończycy za Słoweńcami na miejscu trzecim, a miejsce na belce startowej zajął już Adam Małysz. Trzymajmy kciuki za lidera polskiej reprezentacji. Wczoraj zdecydowane zwycięstwo w konkursie indywidualnym. Jak poradzi sobie dzisiaj Adam Małysz? Bardzo ładny skok, choć nie tak daleki jak Jakuba Jandy, który przypomnijmy dzisiaj lądował najdalej na 133 metrze. No wiele dzisiaj zależy właśnie od tego zmieniającego się wiatru. Jeśli ktoś ma szczęście i trafi podmuch pod narty, wówczas leci dalej. Małysz pewnie takiego podmuchu nie miał, ale i tak skoczył 124 metry, co dało mu 123,2 punktu, a Polska jest na czwartym miejscu po pierwszej serii. No ale są jeszcze Austriacy, jest jeszcze Martin Helbach. No, o, widzimy tę kolejność. Japonia 34 punkty straty, Polska 55,4 punktu straty do prowadzących Austriaków i jak widzimy tuż, tuż za nami Niemcy. Czesi na miejscu siódmym, Finowie na miejscu ósmym, no a niestety nie zobaczymy już w drugiej serii skoków podwójnego mistrza olimpijskiego Simona Amana, nie zobaczymy Rosjan, Koreańczyków, Kazachów, Białorusinów i punktu. A teraz doping zakopiańskiej publiczności wzrasta, bo miejsce na belce startowej zajął już Robert Mateja. Piękny pierwszy skok, 127,5 metra. I teraz druga próba naszego reprezentanta. Widzieliśmy chorągiewkę w ręku Heinza Kutina, widzimy ją ponownie. Wiatr wyraźnie pod narty. Nie wykorzystał chyba do końca wiatru Robert Mateja w swoim drugim skoku. Krócej niż w pierwszym, choć swoją pierwszą próbę oddał z szóstej belki startowej. Później sędziowie zdecydowali się podnieść rozbieg na belkę siódmą. 116,5 metra. Znacznie krócej Robert Mateja w serii drugiej. Z tą stabilizacją formy Roberta Matei jeszcze tak dobrze nie jest, jak na rozbiegu. W pierwszej serii tylko 109,5 metra. Może teraz będzie lepiej. Nie wyglądało to znów za dobrze. Dwa w sumie słabe skoki miał Wojciech Skupień w dzisiejszym konkursie.
nie ma za bardzo powodów do zadowolenia. Jest nad czym jeszcze pracować, do sezonu zimowego jeszcze daleko. To 8,5 metra, tylko o metr krócej niż w serii pierwszej. I Polacy niestety stracą swoją piątą pozycję po skoku Michaela Urmana na 117,5 metra. Niemcy przed Polakami w klasie. Mają świetną łączną notę na razie. O 38 punktów przed Japonią i prawie 60 przed Słowenią. A na rozbiegu, jak widzimy, już Wojciech Tainer. No, mamy nadzieję, że będzie to lepszy skok niż ten pierwszy. Ten pierwszy był niestety słabiutki, nie dofrunął nawet do 100 metrów reprezentant Wisły Ustronianki. A teraz no troszkę lepiej. Troszkę lepiej, gdzieś w granicach 110 metrów wylądował Wojciech Tainer. 110 metrów Wojciecha Tainera, a zatem Polacy utrzymają swoją szóstą pozycję w konkursie. Ciężko będzie im już dogonić Niemców, choć przecież w ostatniej grupie mamy jeszcze Adama Małysza, ale Niemcy też mają dobrego zawodnika Georga Szpeta. Za nami zatem 7 prób jednak do Niemców, którzy zajmowali piątą pozycję. No ale zobaczmy, jak zaprezentuje się nasz najlepszy zawodnik. A więc proszę Państwa, Adam Małysz w swoim drugim skoku dzisiaj leci, leci, leci. No, wylądował niezbyt daleko. Tuż za granicą chyba było to 120 metra, tuż za tą linią K. No i w tej sytuacji chyba raczej stracone szanse na wyższe miejsce niż to, które zajmowaliśmy dotychczas. Zobaczymy, jak za chwilę skoczy go Szpet. Reprezentant Niemiec, Małysz, no, nawet nie dofrunął do tej czerwonej linii. Pół metra przed nią wylądował, tak zmierzono. I Polska w tej chwili na trzecim miejscu. Dopiero na drugiej serii słabiej Lekelsoy, ale za to kapitalnie Ingebrigtsen 137,5 i Rumoren 131. I widzimy kolejność, proszę Państwa, dzisiejszego konkursu. Polacy na miejscu szóstym. A zatem po nie najlepszym dla Norwegów w początku rywalizacji w sezonie letnim, teraz...